Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla Was przegląd darmowych akcesorii a la pakietów, a la kolekcji do The Sims 4. Są to zrobione rzeczy przez fanów, po prostu przez twórców, a naprawdę są perełki w tych, wiecie, czeluściach internetu i stwierdziłam, że Wam dzisiaj parę pokażę. Także zaczniemy sobie od pierwszego i pierwsze związane z muzyką. Dochodzi nam aż 6 nowych instrumentów. Także naprawdę bardzo dużo. Ogólnie chodź tutaj moja droga, zaprezentujesz. I one mają mieć w ogóle unikalne jakby dźwięki czy coś takiego. I żeby działały, musimy sobie je wrzucić do wyposażenia. Także jak widzicie, mam tutaj zagraj koncert, w moim świecie zagraj utwór. I tutaj mamy piosenkę numer 1, także chodź. A i tam nie patrzcie, bo tam już jest, pokazuję Wam drugie. Ja tu Wam gdzieś napiszę, co to jest. Ja gdzieś napiszę, co to jest, bo tego akurat nie pamiętam. Aha, to jest tak klika w ogóle. I śmieszne to jest. No jak widzicie, sobie gra. Skupiona. Także to jest pierwszy sprzęt. Następny to jest fletnia pana, tak? Nie, to jest flet pana? Chyba tak dobrze mówię, tak mi się wydaje. Oczywiście mamy te same. Weźmy sobie na przykład drugą piosenkę. Okej. Okay. Czy od tego nam umiejętność rośnie? Nie rośnie. Okej. Okay. Pokaż się. A ciemno jest, kurde. Przyspieszmy trochę, żeby już się rozjaśniło. Ej, ale fajnie ta animacja wygląda. W sensie, no te, tutaj ta ręka jest taka, wiecie, no sztuczna trochę bym powiedziała, ale... Ej, no fajnie to wygląda. Dobra, chodź tutaj. Tutaj mamy następny sprzęt. To jest flet poprzeczny, także jak widzicie, on jest w ogóle na takim stojaku, także chodź go schować sobie do wyposażenia i za chwilę nam zaprezentujesz swoje umiejętności na nim. W sensie, to jeszcze umiejętności nie masz, ale no wiecie. Może song number 3? Ej, no powiem Wam, że świetne te animacje tutaj, jak widzicie. Naprawdę, i to fajnie wygląda. Wiecie, jeśli gracie też z simami, którzy, nie wiem, opierają swoje życie, można powiedzieć, na muzyce czy coś takiego, to naprawdę ten pakiet, taki pakiet, można powiedzieć, jest czymś idealnym dla Was. Następna rzecz, którą tu mamy, to jak widzicie, mamy perkusję. Wreszcie mamy perkusję. Powiem Wam, że... O, czemu nie możesz podejść? Co tam jest za blisko ściany? Za blisko ściany, co za chwilę naprawię. Ja w tym czasie tutaj schowam sobie kontrabas i chodź mi, zagrasz sobie na kontrabasie. Aha, tak się magicznie pojawia. No patrzcie, ej, czy to nie jest jakieś idealne, po prostu jakiś cutscenek albo coś takiego, do jakiegoś simowego serialu? Wiecie, zakochuje się ktoś we wiolonczelistce? Nie, czy się tak się mówi? Nie, to nie jest wiolonczelistka. Nie wiem, dobra, nieważne. Ale wiecie, o co mi chodzi. Chyba. Jaka poważna. Dobra, wiecie co? Ile razy jeszcze powiem to słowo? Ja to odsunę, bo myślałam, że się uda. Zrobię tak. I chodź teraz, pokaż. Myślałam, że będzie szło. Zagraj utwór. Jak będą wyglądała animacja. Patrzcie, jak z gracją siada w ogóle. Wow! No tutaj animacja nie urywa jakoś, no ale wiecie, nie ma też się czego tutaj aż tak wymagać. Ale super to wygląda. No, także naprawdę bardzo fajny, można powiedzieć, zestaw. Polecam serdecznie. Drugi już tutaj mogliście zobaczyć. Jest to zestaw związany z salonem gier. Tak, wiecie, po prostu mamy naprawdę, jak widzicie, mnóstwo różnych opcji. Wiecie, jeśli się nudzicie, po prostu o... Zacznij symulony, chodź moja droga, masz pieniądze, to możesz pokazywać. Mamy różne tutaj właśnie takie... Wiecie, automat, patrzcie jak wali. Chodź następne pokazać, żeby tutaj, wiecie, cały czas się coś działo. Naprawdę, to jest świetne po prostu, żeby wsadzić, wiecie, do domów tych simów i żeby oni się mogli czymś cieszyć. W sensie, niech oni coś mają z życia. Oj, coś tutaj się widzę, że miało pokazać, ale nie poszło. Pewnie, że 10 punktów dostaliśmy, nie? Uderza, uderza. Dobra, ale to jest nudne, bo to wygląda tak samo. Chodź tutaj pokazać kop. Jestem bardzo ciekawa, jak ci to wyjdzie. Chodź. O, mamy chyba kolejne 10 punktów. O, rozgrzewka jest. Nie. O, sprawność fizyczna rośnie. Spoko. Dobra, myślałam, że to będzie fajniejsze akurat. To nie jest fajny sprzęt. Tutaj mamy
O kurde, możemy tutaj target za 80, 60, a zróbmy to. Czy dostaniemy punkty? Dobra, za 100 simoleonów. Oj, chyba poszło nie po naszej myśli. Sierra zdobyła tu 20 punktów. Także bardzo mało. Okej, okay, tutaj mamy następną rzecz. Jak widzicie, tutaj możemy niebieski target, fioletowy target, pomarańczowy, zielony i żółty. W ogóle bardzo nie po kolei poszłam, ale nieważne. Bo wiecie, tutaj to są mamy kolorki. Zobaczymy, co tutaj wygramy. Bo tu mi się wydaje, że powinniśmy nagrodę dostać. Ale świetnie to koło wygląda, że się tego... O nie! Naprawdę się nam nie udało. To spróbujmy pomarańczowy. Patrzcie, jest zdenerwowana. To nic. Koło fortuny. Ej, ale koło fortuny jest świetne. Bardzo mi się podoba. Patrzcie, na przykład robicie sobie rozgrywce. O! Dostaliśmy zabawkę dla dzieci. Ej, ale świetne! Ej, to koło to jest po prostu mój mistrz w tym momencie. Na przykład, wiecie, urozmaićcie sobie rozgrywkę o kolory, na przykład, jaki sim, albo na przykład niech sim wam wylosuje, w jakim kolorze ma mieć pokój, albo coś takiego. Ej, mam pomysł na film. Jeśli chcielibyście taki zobaczyć, to oczywiście dajcie tutaj znać. Z chęcią bym taki nagrał, gdzie właśnie simka, na przykład, czy sim będzie mógł sobie wylosować, jaki coś tam miał, czy na przykład jakie ubranie będzie miał, albo coś takiego. Zawsze, wiecie, urozmaicenie takie typowo simowe. To oczywiście mamy maszynę po prostu największego oszustwa ever. Bo w tym się nie da wygrać. No nie da się wygrać. Jeśli wam się kiedyś udało, to piszcie w komentarzu i wam od razu chcę pogratulować, bo ja tu nie mam szczęścia. O, patrzcie się. Ej, on jest coraz... I nie, bo za chwilę ona mi się zdenerwuje tak, że padnie. Tutaj mamy tą maszynę tańczącą. Ona mi się kojarzy ogólnie z filmu Kissing Booth. Kurde, jakie dance. Ja cię kręcę, Sierra. No, nie mogę, no, no nie jest, wiecie, jest świetnie dopasowany, ale naprawdę wrażenie robi. Czy na przykład jak tu osobno dam, to będziesz mogła, nie wiem, coś zrobić tutaj z tym, czy nie? Tutaj mamy, jak widzicie, kolejną taką do stłuczenia i tak dalej. O, coś się dzieje innego. Ale jednak te same ruchy. Tu możemy dostać sobie tą kuleczkę. Czy to jest kauczukowa? Gum, nie, to jest do guma do życia. Jejciu, ale świetna animacja, że sobie wyciąga. Tak, guma do życia. O, i widzicie, mamy sobie tutaj, że Sugar Rush, także fajnie. O, możemy rzucić sobie do kosza, także pokaż. Pokaż, na co cię stać. Naprawdę, to też mi się bardzo podoba. Jest bardzo dużo rzeczy przede wszystkim. O kurde, tu mamy jakiś level, a to z tą kulką, co się rzuca. Spróbujmy z pierwszego levelu, a później sobie weźmiemy siódmy. Możecie zbudować po prostu w domu jakiś salon taki, co jest naprawdę, albo po prostu do kręgielni takie rzeczy dołożyć. Albo nawet do klubu. Rozmaicenie? Super, no powiedzcie sami. Czy wiecie, czy gdzieś na randkę możecie Simu wysłać do takiego, na taką parcelę? Super. Co tu mamy? A, tutaj mamy jakieś kupony. Weźmy sobie początkującego. Chodź, chodź, bo w tej ci widzę, idzie dobrze. O, w tej jeszcze. Pinball. A, to jest coś, co się tutaj tam rusza i się to otwiera, nie? Czy nam się uda coś wylosować? Ach, Sierra, boś tak blisko. A, tu jeszcze jeden masz rzut? A, tu masz parę. O, znowu to samo. O, coś innego. Chyba się nam nie uda. Ale cały czas mamy dwa te same. Och, no ale wiecie, próbowaliśmy. Jakże tutaj kolejne, czy tutaj się coś dzieje? Tak, leci kulka. Ale to jeszcze nie koniec tego, można powiedzieć, akcesoria. Teraz sobie przejdziemy do kasa. I mamy tutaj ubranie, między innymi taką oto koszuleczkę z napisem Game Over. Oczywiście mamy w różnych kolorach, ale nie tylko, jak widzicie, z napisem. Są jakieś tak nie jest jakąś gromy, jakaś gładka biała. Ta gładka w pojemie, mam taki t-shirt bardzo w porządku. Drugą mamy już taką koszulę, w sensie bluzkę po prostu z koszulą. Też mamy w różnych kolorach. Ej, ładne są, dobra, w tym niekoniecznie, ale ogólnie. No i tutaj mamy, jak widzicie, komplet. Mamy sukienkę z taką, z tą naszą samą narzutką. I również jest w tych samych
kolorach. Rękawki, jak widzicie, mamy lekko podwinięte i w spodniach nic nie było. I również dla mężczyzn też mamy ubranie. Jak widzicie, tu mamy taki sweterek w różnych też kolorach, troszkę krzywo zapinany. Tutaj mamy jakąś taką koszulę i na to tak jakby nie kamiz, w sumie kamizelka jakby trochę. I mamy też oczywiście koszuleczkę z też tutaj i z napisem Game Over i z innymi. To tak jak wiecie, taki basic typowy. Nie mamy na całe ciało i na dolne też nie mamy, ale wiecie, zawsze parę uciuszków to miły dodatek. I trzecie tutaj darmowe, można powiedzieć, akcesoria, kolekcja, to jest tematem przewodnim i tego jest spiżarnia. Ogólnie to gdzieś powstało gdzieś po tam premierze, czy w okolicach premiery dodatku Wiejska Sielanka. Jak widzicie, tu jest naprawdę zrobione to świetnie. Ale co się tutaj znajduje? Mamy pełno w ogóle takich szafeczek, takich półek właśnie na różne rzeczy i są różne rodzaje. Mamy coś takie, oczywiście też są kolory inne, ale ja akurat zrobiłam w jednym. Mamy z takimi tutaj blatami albo z takimi na przykład szafeczkami. Co Wam się bardziej spodoba? Jak widzicie, można je łączyć, żeby wiecie, robił taką naprawdę długą, ale to są to osobne jakby przedmioty. Albo możecie mieć tutaj, wiecie, oddzielone i już. I tu jest mnóstwo różnych rzeczy. Widzicie, jakieś puszki, jakieś pojemniki po płatkę, jakieś banany. Nie można z nimi nic zrobić, od razu mówię. Tutaj mam jakieś pojemniki, wiecie, na dżemy, na mleka. Możecie po prostu zrobić taką świetną spiżarnię. Jestem zakochana. Tutaj jakieś pojemniczki, tutaj na przykład na ciastkę, na kawę. Po prostu cuda, że tak powiem, na kiju. Nawet mamy drabiny, żeby, wiecie, sfejkować to, że sobie wchodzicie niby na górę i coś musicie zebrać, nie wiem, do robienia ciasta czy coś takiego, nie? Tutaj mamy jakiś taki, nie wiem, może coś a la szybkowarz czy coś takiego. Z nim nie możemy nic niestety robić, to jest tylko atrapa, ale zawsze jest. Tutaj mamy kolejne jakieś, wiecie, wypieki, jakieś tam, nie wiem, przyprawy, płatki, w sumie to trochę tak wygląda. Tutaj jakiś czajnik. Tutaj kolejne jakieś buteleczki, takie w ogóle z buteleczkami na mleko mi się kojarzą, także jak widzicie, tutaj są w koszyczku, tutaj bez koszyczka, także możecie sobie mieszać dowolnie. I tutaj mamy mikser. Ten mikser jest akurat ozdobą, ale mamy drugi mikser. Tutaj nie pytajcie, czemu on jest na ziemi, nie chciał mi się postawić na żadnym blacie w pomieszczeniu, nic, także jest tutaj. Jest tutaj mikser, na którym możecie sobie na przykład piec babeczki. I tutaj oczywiście w zależności od tego, jaki macie owid poziom gotowania, to możecie sobie robić, a powinno być pieczenie, ale okej. Okay. Tutaj macie różne rzeczy, jakieś mini pączki, pączki przez dodatku, tylko nie wiem, czy że z racji tego, że on jest na ziemi, to będziesz mogła coś z nim zrobić. Chyba będziesz mogła. Też jest w różnych kolorach, no w tym mikserze też się zakochałam, bo no wygląda naprawdę świetnie i wiecie, no oczywiste jest, że aha, dobra, wyobraźmy sobie, że tutaj ono coś robiła. Że przyjemniejsze jest po prostu robienie. I patrzcie, jak szybciutko. I nie musicie używać tej wielkiej machiny, bo ona ją zastępuje, w sensie ta do babeczek. Także jeśli nie macie na przykład dodatku właśnie witaj w pracy, to takie coś, no mi się wydaje, że naprawdę będzie fajnym urozmaiceniem i naprawdę doda sporo do rozgrywki, a jest przy tym bardzo ładny. Moja czwarta propozycja nazywa się główna sypialnia i no wiecie, no możecie się domyślać, co tu będzie, takie rzeczy sypialne. I pierwsza rzecz to jest łóżko, łóżko, które mi się bardzo podoba. Ja bym ogólnie bym powiedziała, że tam można powiedzieć taka kolekcja jest związana jakby z wystrojem wnętrz. Mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo właśnie w podobnym stylu. Wyglądają rzeczy cudownie. Naprawdę. Wygląda tak, ojejcie, jaki ładny kolor, taka coś a la mięta, zieleń. Ach, przepiękne. Tutaj mamy jakieś sobie takie pufki, można powiedzieć, no nie pufki, takie po prostu kłaczki trochę do siedzenia. Lubię właśnie dawać takie, zawsze to inaczej wygląda, już wiecie, można sobie siąść czterema literami, że tak powiem. Następna rzecz to są fotele. Oczywiście jest dużo różnych odcieni, także możecie sobie kombinować, na pewno znajdziecie coś, co Wam będzie pasować do wnętrza. Fajne jest to, że tutaj poduszka jest jakby troszkę podzielona. No i kolejna fajna rzecz, to jak widzicie, mamy taką ławeczkę z takim kocem po prostu przerzuconym, takim niby niedbale. Świetnie to wygląda.
W sensie dodaję, wiecie, takiego trochę realizmu, że jednak, nie wiem, leżycie sobie, a później sobie sprawdzacie, że idziecie i zostawiacie jednak ten kocyk, tak jak było. Następne, tutaj mamy jakieś szafeczki, też w różnych kolorach, bardzo ładne akwarium, takie z szafką, naprawdę świetnie przemyślane. I wygląda lepiej niż takie te duże, co są normalnie w grze. Następne rzeczy to są roślinki. Tutaj mamy takie badyle, kurde, zapomniałam, jak się one nazywają. Och, nie pamiętam, kurde. Jak to się... Pampas? To nie jest pamp... Nie wiem, kurde. Zapomniałam. Tutaj mamy następną roślinkę, to są liście chyba monstery. Tutaj mamy... Co to jest dziwne w ogóle? To są jakby takie wielkie muszle, nie wiem. Takie ale nawet łopaty, nie wiem, nieważne. Trochę dziwne. Tutaj mamy taki uroczy pojemnik, można powiedzieć, na drewno do kominka. Fajny pomysł. Również mamy taką ładną... Ładny pojemniczek w ogóle na biżuterię. Taka szkatułka, wiecie, niby z lustrem. Na pierścionki czy na coś śliczna. Następna rzecz, to mamy tutaj do kominka. Tutaj mamy jakieś lampy takie zwykłe. Kolejna rzecz to jest szafa z lustrami, również w różnych odcieniach. Tutaj mamy komodę taką zwykłą, taką nowoczesną, bym powiedziała. I następna rzecz to są rzeczy na ścianę, co ja mówię. Jak widzicie, tutaj mamy takie ładne, niedbale jakby poustawiane rzeczy, obrazy. Bardzo mi się podobają, naprawdę ślicznie to wygląda. Następne, kolejne obrazy, jakieś kwiatuszki, jak widzicie, liście, w ogóle tak zielono, że tak powiem, czyli taka natura tutaj góruje. Czy tu mamy inne wzory? No takie liściaste, bym powiedziała. To liście takie, nie wiem, takie dziwne. No i mamy kominek, który bardzo przypomina ten z podstawki. Serio, praktycznie jakbym go widziała. Chyba ten, tylko tutaj nie ma takiego czegoś, jak się nie mylę. Następne rzeczy to są zasłony, jak w ogóle ten w takim gold rose mi się bardzo podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba. No i oczywiście lustro też musiało być. I mamy jeszcze tutaj do zawieszenia w stylu tych tutaj lamp, które były po prostu żyrandol, ale ja chwilowo nie mam gdzie powiesić, ale informuję, że jest takie coś i naprawdę, jeśli nie chcecie kupować wystroju wnętrz, a chcecie coś w tym stylu, no to znalazłam odpowiednik zdecydowanie tańszy, bo za 0 zł, moi drodzy, tylko musicie chwilkę czasu poświęcić, żeby sobie poprzerzucać do folderu. I moja ostatnia propozycja nazywa się Przytulne Podwórko. Bardzo ładne meble ogrodowe w różnych kolorach. Jak widzicie, tutaj już motyw taki przewodni, tam powiedział, że są zdecydowanie paski. Także najpierw tutaj mamy takie siedziska, takie coś właśnie a la pufki. Oczywiście mamy, wiecie, mnóstwo, no nie może, że nie mnóstwo, ale no sporo różnych kolorów. Także tak jak powiedziałam wcześniej, no każdy znajdzie coś dla siebie. Krzesła takie, wiecie, jakby z drewienka. Tutaj mamy już coś takie z metalowe. Nie, coś ale może kamień. O, to już nie wygląda tak źle. W sensie z tym dziwnym siedziskiem tutaj są takie... Nie podobają mi się to akurat. Te już są ładniejsze z tym zapełnionym. Tutaj mamy sofy też z takiego, jak widzicie tutaj, włókna jakby. Takie, wiecie, niedziergane. Ale mają coś w sobie te takie słomiane, można powiedzieć, meble, nie? Robią taki klimacik. Mamy stół jak stół, z takimi wzorkami coś, ale można powiedzieć kwiatowe. Tutaj mamy kolejny stołek z takimi, widzicie, przezroczystymi dosyć bokami. Następna to jest kanapa. O, różowa też jest. O. Ładna, ładna, fajnie wygląda. Można sobie bardzo ładnie, wiecie, po prostu tył domu ogarnąć. No kolejna rzecz, kwiatuszki. Bardzo ładne. Podoba mi się w ogóle tutaj. Te kolorki mi się podobają bardzo i w ogóle nie wazon, tylko doniczka jest bardzo ładna. Serio, tutaj mamy w ogóle na takim stojaku. Czy tu się stojak, tu się zmienia kolor kwiatka? Nie, ale sam stojak. Następna rzecz, to widzicie, tutaj mamy taką podstawkę niby z filiżanką, z kwiatuszkami. No, wiecie, można sobie niby herbatkę wypić. Tutaj mamy roślinkę, ale w takim, widzicie, szklanym... Nie wiem nawet, jak to nazwać, no bo nie wiem, ale w szklanym opakowaniu, że tak powiem. Coś innego. Mamy kalosze nawet. W sensie te kalosze to nie wiem, jakie fejkowe, rozumiem, wiecie, jakby zamysł, ale no, takie trochę dziwne. Następna rzecz to oczywiście musimy mieć przecież ten
parasol, no bo jakby było inaczej. Bardzo ładne tu są te ogrodzenia. Serio, podobają mi się i mi brakuje w ogóle takich rzeczy w podstawkach. W podstawce, albo chociażby wiecie, jak dochodzi z pakietami. Albo muszę tam częściej zaglądać, na przykład to z poskosie. Świetne. Na przykład patrzcie, możecie sobie chyba tutaj, to jest ta sama wielkość? Tak, no to sobie możecie, widzicie, zbudować różne konfiguracje, bo to też jest tej samej wielkości, także można sobie naprawdę fajnie ogrodzić. Następna rzecz to są takie lampioniki, można powiedzieć, tutaj ze świeczkami. Następna rzecz to mamy dywanik, no dywan jak dywan, no wiecie, no w porządku. I rzeczy, których Wam nie pokazałam, to tutaj mamy na przykład taką wiszącą roślinkę. Oczywiście mamy ją w różnych kolorach. Następna rzecz, tu mamy takie wielkie, zielone coś w ogóle, też do powieszenia, nie? To są w ogóle za rośliny, ale one jest zawsze jakieś tak, miałam love-hate relationship, w sensie mi się podobają, ale z drugiej strony jak tak wyciągam, to już nie. Także, no, następna rzecz, to mamy oczywiście kominek, taki można powiedzieć troszkę starodawny. Wiecie, jak ktoś nie lubi nowoczesny, no to idealna opcja. No i następna rzecz, to tutaj mamy lampę do powieszenia. Jak widzicie, tutaj mamy takie, też bym powiedziała, że troszkę w starszym stylu, ale mają w sobie ten klimat. No i tutaj mamy też na ścianę z tego samego, można powiedzieć, tylko żeby, wiecie, oświetlić, nie wiem, wyjście na taras czy coś takiego. No, także też bardzo fajna kolekcja. I wiecie, zawsze możecie sobie coś tam innego zrobić, jak na przykład nie gracie tylko podstawką. Także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki przegląd. Jeśli chcecie więcej takich, to piszcie w komentarzu, bo mi się fajnie takie, wiecie, w ogóle nagrywa, bo wiecie, szukanie też takich rzeczy, bo staram się oczywiście pokazywać nowe, raczej nie te stare, ale jak coś mi, wiecie, czasami wpadnie, a nie widziałam tego aż tak często, to też pokażę, bo czemu nie. Bardzo dziękuję za oglądanie, liczę, że się podobało i do usłyszenia, do następnego, pa, pa!